Cześć, 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 ależ dawno temu mnie nie było w takim filmie, a w takim filmie, w filmie z meczu plus ligi za chwilę inauguracja kolejnego sezonu, tym razem sezonu 2003-2024. Dzisiaj za chwilę w hali Nysa Jastrzębski Węgiel zagra z PSG Stalonysa. Jastrzębski, tak jak doskonale wiecie, mistrz Polski. PSG to drużyna, która zajęła w zeszłym sezonie siódme miejsce. Aspiracje w Nysie są ogromne, w Jastrzębiu także. Jastrzębianie chcą sięgnąć po Ligę Mistrzów w tym sezonie. Czy im to się uda? Tego to ja nie wiem, ciężko mi o tym powiedzieć. Nysa ma aspiracje również wielkie, a jak będzie za chwilę? Jak będzie w tym meczu? Oby były wielkie emocje. Hala będzie wypełniona do absolutnie ostatniego miejsca. Zatem emocji na trybunach nie powinno zabraknąć. Będzie głośno, będzie radośnie, a wy będziecie mogli to obserwować. Jeszcze się cieszę z tego, że wróciłem do nagrywania, bo naprawdę miałem nie wracać, ale ustanowiłem. Kurde, Kasper, masz jedno życie, próbuj, walcz. Więc próbuję, walczę, więc idziemy na halę. Bo może warto coś jeszcze powiedzieć o wzmocnieniach do drużyny PSG Stalinesa. Dołączył Maciej Muzaj i Wojciech Włodarczyk i Kamil Szymura na libero. Natomiast odszedł Wasim Bentara, Kamil Kwasowski. To są takie główne wyrwy. Po stronie Jastrzębia nie ma Stefana Błaje, nie ma Trevora Klewno, no ale jest Jean Patry i jest Norbert Huber. Norbert Huber, który wiele sezonów nie spędził w Kędzierzynie Koźlu, ale osiągał z nimi ogromne sukcesy, więc dzisiaj pewnie będzie chciał w Jastrzębiu powtórzyć sukces Kędzierzyna, czyli wygrać Ligę Mistrzów. Czy to mu się uda, nie wiem, ale fajny transfer na papierze, a jak będzie w rzeczywistości, okaże się. Kibiców z Jastrzębia po pierwszym secie jest całkowicie uzasadniona, bowiem to Jastrzębianie wygrywają pierwszą partię 25-19. Byli lepsi i tyle mam do powiedzenia po stronie Stali. Bardzo mi się podoba gra Remigiusza Kapicy, który dzisiaj jest pierwszym atakującym, mimo że w wstępnym planie przedsezonowym pewnie taką pozycję miał zająć Maciej Muzaj, ale Maciej Muzaj jest dzisiaj nie do gry, jest w trykocie libero, co mogliście też pewnie przed chwilą tutaj zauważyć. I cóż, gramy dalej, życie toczy się dalej, za chwilę kolejny, drugi, trzeci set, zatem grania w tym meczu jeszcze naprawdę dużo. Oby nie zakończyło się to w trzech spotkaniach, aczkolwiek widać po drużynie z Jastrzębia, że to jest naprawdę dobra drużyna, że jakość jest na odpowiednim poziomie. Tomasz Pornal, mimo że zmęczony dużym graniem w reprezentacji, dalej ma siłę do tego, fajną robotę w ataku robi Jean Patry. No i tyle, prowadzą 1-0, gramy dalej. Come on!
set ponownie na konto Jastrzębian. Tym razem gra na przewagi i 30 do 28, ale to były te emocje, to był ten charakter. To, za co kochamy siatkówkę, bo pierwszy set to było takie sobie granie, gdzie zdecydowanie lepszą drużyną był zespół z Jastrzębia. W drugim secie oni objęli kilkupunktowe prowadzenie, ale gospodarze pokazali ogromny charakter. Pokazali, że grają przed własną publicznością i że oni po prostu chcą dla tych kibiców, którzy dzisiaj w komplecie zawili się w hali za mną, pokazać się z jak najlepszej strony. I dzięki temu mieliśmy naprawdę ciekawe widowisko. Niestety widowisko zakończone zwycięskim setem dla Jastrzębia. Niestety mówię to z perspektywy kibica Stali, ale z perspektywy widowiska naprawdę dobrze to się oglądało i mam nadzieję, że takie same albo i nawet lepsze emocje będą w kolejnych partiach. Tak? Dobrze mówię? Partiach. Tak, mam nadzieję, że to będą kolejne partie i będzie się działo, będzie zabawa. Choć jak widzicie za mną mgła, więc czy będzie zabawa? Nie wiem, ale liczę na jeszcze lepsze emocje, jeszcze lepsze granie w secie numer 3. Po meczu w Nysie Jastrzębski Węgiel wygrywa 3-0. MVP Norbert Huber, bardzo dobre wejście do drużyny z Jastrzębia. Fajnie wyglądał na tle PSG Stalinesa. Było widać tą formę jeszcze z kadry, choć kurczę, ja mam takie wrażenie, choć może Nysa nie jest dobrym tłem do porównania, ale że Norbert wyglądał jeszcze lepiej. Naprawdę podobała mi się gra Norberta Hubera. I podobała mi się gra Tomasza Fornala, bardzo fajny procent skuteczności ataku zanotował. A po stronie Nysy Kamil Szmura na plus. Wojtek Włodarczyk na plus, na pozycji ataku. No tyle z tych plusów. I terminarz PSG Stali nie rozpieszcza dzisiaj, liczyłem na jakiś wygrany set. Niestety to się nie stało. Gramy dalej.